Ostatnia powtórka przedmaturalna. Dzisiaj przerobimy nierówność z wartością bezwzględną, no, czyli temat, który na pewno pojawi się na Twojej maturze i będziesz mógł zdobyć za niego jeden bądź dwa punkty, no tutaj w zależności jakie zadanie się trafisz. Cały temat nie jest tak naprawdę jakiś bardzo skomplikowany. Jeżeli potrafisz rozwiązywać jakieś proste nierówności liniowe, to ten temat też dla Ciebie będzie bardzo łatwy. Zobaczmy na trzy typy zadań, które mogą się pojawić w tym temacie. Pierwszy z nich to jest takie zadanie, czyli mamy jakąś nierówność, ona jest opisana takim wzorem i my mamy odpowiedzieć na pytanie, na którym rysunku poprawnie zaznaczono właśnie zbiór rozwiązań takiej nierówności. I tak naprawdę, żeby to zrobić, no to oczywiście moglibyśmy rozwiązać tą nierówność, no ale to jest w naszym przypadku zbędne. Bo zobacz, aby to zrobić, musimy zrobić trzy kroki. Pierwszy z nich to musimy znaleźć środek nierówności, bo wszędzie w tych rysunkach występuje jakiś środek danej nierówności. W naszym przypadku środek, zapamiętaj, to jest zawsze ta liczba, która jest tutaj w środku. Pamiętaj, razem z tym znakiem musisz ją uwzględnić, no ale środek to będzie ta liczba, ale ze znakiem przeciwnym, czyli liczba 5, to będzie środek naszej nierówności. No i taka możliwa odpowiedź jest tutaj oraz tutaj, czyli odpowiedź C oraz D. Tutaj mamy środek. Teraz kolejna ważna rzecz, no to jest oczywiście ta liczba tutaj, dwójka. Ona określa nam odległość pomiędzy środkiem a tymi dwoma punktami nierówności. No i zobacz, że w naszym przypadku ta odległość rzeczywiście wynosi 2, bo 7 odjąć 5 to 2, tak samo 5 odjąć 3 to 2. No ale w drugim przypadku znów mamy to samo. Jedyna różnica pomiędzy tymi odpowiedziami jest taka, że w tym przypadku interesuje nas to, a w tym przypadku to, co na zewnątrz od tych liczb. No i teraz patrzymy na znak nierówności. Znak nierówności mówi nam, że ta nierówność ma być mniejsza od 2. Skoro mniejsza, to nas będzie interesowało to, co w środku, czyli właśnie odpowiedź D do takiego zadania. I zobacz, że wcale nie musisz rozwiązać takiej nierówności, żeby znaleźć odpowiedź, bo wystarczy, że znajdziesz środek, czyli tą liczbę, ale z przeciwnym znakiem, czyli piątka. Następnie znajdziesz odległość pomiędzy środkiem a tymi dwoma punktami. Odległość wynosi tutaj 2. No i następnie określisz, w jakim kierunku są skierowane jest skierowana ta nierówność. Tutaj ona ma być mniejsza, skoro mniejsza, to skojarzy nas, interesuje o właśnie ten środek. Gdyby było większe, no to wtedy interesuje nas to, co na zewnątrz tej nierówności. Kolejny typ jest bardzo podobny, ale mamy zasadniczą różnicę. Tym razem mamy już zaznaczony jakiś przedział nierówności z wartością bezwzględną i my mamy wskazać właśnie jej postać, czyli jej nierówność. Więc tutaj no, musimy zrobić podobnie jak wcześniej, tylko troszeczkę na odwrót. Czyli znów szukamy środek, no tylko teraz wiadomo, nie możemy sobie wskazać, że o, on jest tutaj. Musimy go obliczyć, to jest po prostu średnia arytmetyczna z tych dwóch punktów, czyli minus 3 do dać 7 podzielić na 2, to jest 4 podzielić na 2, czyli 2, więc środek, no on będzie tutaj, chyba dobrze zaznaczyłem, tutaj będzie dwójka. I teraz jak to wyglądało we wzorze? Środek, no to jest ta liczba, ale z przeciwnym znakiem, czyli właśnie nasz wzór będzie wyglądał tak, x i teraz środek, ale z przeciwnym znakiem, odjąć 2. No i tutaj będą kreseczki naszej wartości bezwzględnej, czyli wiemy już, że to będzie odpowiedź A albo odpowiedź B. Kolejny punkt, no to odległość pomiędzy środkiem a tymi dwoma punktami. Znów oczywiście możemy to obliczyć, czyli 7 odjąć 2, no to wynosi 5. Oczywiście tutaj, jak powiesz na oko, ile to wynosi, to jak najbardziej to będzie dobrze, więc odległość pomiędzy środkiem a tymi dwoma punktami wynosi 5, no czyli dokładnie w tych dwóch odpowiedziach pojawia się taka liczba. I znów, zobacz, jedyna różnica to jest znak nierówności. W którą stronę ten znak nierówności będzie skierowany? Znów zobacz, że nas interesuje środek, to co w środku. Skoro tak, to ta nierówność musi być mniejsza od 5. No i tu już jest gotowa odpowiedź, to jest odpowiedź A do takiego zadania. Już masz jeden punkt na maturze. Ale dobrze, musimy także potrafić rozwiązać taką nierówność. Więc co zrobić, gdy mamy coś takiego? No to jest banalnie proste, bo tak naprawdę to jest rozwiązywanie zwykłej nierówności liniowej. My musimy oczywiście pozbyć się tych kreseczek wartości bezwzględnej, bo one nam tutaj przeszkadzają i będziemy mieli dwa przypadki. W pierwszym przypadku, gdy ich się pozbędziemy, to tutaj nic nam się nie zmieni, kompletnie nic. Będzie po prostu x odjąć 4 większe lub równe od 2.
tylko bez tych kreseczek. I to jest pierwszy przypadek. Natomiast w drugim przypadku, no tutaj troszeczkę się zmieni. X odjąć 4 zostanie, ale zmienia się znak nierówności na przeciwny, czyli będzie mniejsze lub równe. I zmienia się znak tej liczby, czyli nie będzie 2, tylko minus 2. I teraz wystarczy, że rozwiążemy te dwa przypadki. No to lecimy z pierwszym. Minus 4 przerzucamy sobie na drugą stronę, czyli będzie x większe lub równe 2 plus 4, 6. W drugim przypadku tak samo 4 sobie przerzucamy, x mniejsze lub równe minus 2 plus 4 to 2. No i teraz mamy tak naprawdę dwie odpowiedzi, ale to jeszcze nie koniec, bo musimy narysować, zaznaczyć to na osi liczbowej. Zaznaczamy sobie te dwa punkty, czyli mamy punkt 2, mamy punkt 6. Pamiętaj tutaj o tym, jakie będą kółeczka tej nierówności. Kółeczka będą w obu przypadkach zamalowane, ponieważ ma być to większe lub równe. Właśnie to lub równe, ta kreseczka nam mówi, że kółeczka tej nierówności są zamalowane. No i teraz co? X ma być mniejsze lub równe 2, skoro mniejsze, no to w lewą stronę, a natomiast od szóstki X ma być większy lub równy, większy, no czyli w prawą stronę. Czyli zobacz, że nas interesuje w tym przypadku to, co na zewnątrz. Gdybyśmy rozwiązywali zadanie poprzedniego typu, no to tutaj byśmy sobie wyznaczyli środek, później odległość i właśnie by nas interesowało to, co na zewnątrz. Zresztą zobacz, że o, tak właśnie nam mówi znak tej nierówności. To ma być większe lub równe 2, czyli musi być na zewnątrz od tych liczb. No i to jeszcze nie koniec, bo pamiętaj, że jeżeli to będzie zadanie otwarte, no to musimy napisać odpowiedź. Odpowiedzią do nierówności jest zawsze przedział, czyli piszemy x należy do przedziału. No i teraz patrzymy, lecimy od lewej strony, tutaj będzie przedział od minus nieskończoności do 2. Minus nieskończoność, tutaj przedział oczywiście otwarty, zawsze jest otwarty w przypadku, gdy mamy nieskończoność. A przy dwójce będzie przedział zamknięty, bo ta dwójka także należy do tego przedziału. No i jeszcze mamy suma, przedział od szóstki, znów szóstka należy do tego przedziału, do nieskończoności, przedział otwarty. I to już jest odpowiedź do tego zadania i za to miałbyś 2 punkty na maturze, więc musisz wiedzieć też, jak rozwiązać taką nierówność, szczególnie, że to nie jest nic trudnego. Zobacz, dwie linijki i mamy już tak naprawdę wszystko rozwiązane. Chociaż oczywiście te zadania, które są tutaj, są prostsze i sam stawiam na to, że właśnie takie zadanie się pojawi na jeden punkt, więc warto, żebyś je zrobił, bo szkoda tracić jednego punktu na maturze.